rety. Dobra, skończyłam! Skończyła! W porządku! Szybko biegniemy! Nareszcie, biblioteka. Udało się. 3 dni do końca terminu. Jak to 3 dni? To po co tak strasznie szybko pędziliśmy? Bo muszę się dowiedzieć, co się dalej przydarzy w Yttrit ze Skrikt. Smoczy jeździec! Przeczytałam 16 części, została mi ostatnia. Czy uda mu się zobaczyć krainę Skrikt? Czy odnajdzie matkę, która go porzuciła w smoczym gnieździe? Czy pojawi się bohaterka o imieniu Kelsey? W mojej książce taka jest. Żarcik. Jeszcze jeden tom i wszystkiego się dowiem. Idziemy po niego! Literatura młodzieżowa. Chłopaki cwaniaki. Przypadek zaginionego sweterka. O rety, to musi być straszna historia. Rozdział 1. To był rześki dzień. O nie! Musi gdzieś to być! Gdzie ta książka? Co jest? Ostatni tom! Nie ma go na półce! Bez paniki! Spytajmy pana bibliotekarza. Cóż, pozycja jest wypożyczona. Tak, sama to zauważyłam. Ale kiedy znów będzie dostępna? Powinna zostać zwrócona już dawno. Obawiam się, że jest... Czy mam cię wpisać na listę oczekujących? Żądam informacji, to ją trzymam! Przykro mi, to by było naruszenie przepisów o ochronie danych czytelników biblioteki. On nie jest tego wart. Ja muszę poznać koniec! Spędziłam lata na czytaniu tej serii! Muszę wiedzieć, co się stanie z Yttrit i Skrikt! Muszę wiedzieć, kto ma tę książkę! To jest zagadka! Tak jak w Chłopakach Cwaniakach. Po przekartkowaniu na szybko 1 rozdziału mogę wam powiedzieć, że ci dwaj rozwiązują zagadki lepiej niż policja. Więc zróbmy to samo! Rozdział 1. Zero policji. Od czego mielibyśmy zacząć? Musimy sprawdzić, czy są jacyś świadkowie. Ktoś, kto widział, jak sprawca bierze książkę. Rozdział 2. Szukanie świadków. Wiem, z kim trzeba pogadać. Hej! Sorki, to twoje streszczenie. 1250 słów. Pojedyncze odstępy. To była bardzo ciekawa lektura. Myślę, że pomyślisz, że pies jest... Gdybym chciał przeczytać tę książkę, to obejrzałbym sobie film. Sorki, przechodźcie. Miło mi cię widzieć, Kels. Co słychać u smoczych jeźdźców? Niech nas prowadzi magia, honor i ogień. Powiedz, podoba ci się 16. księga? Jak Yttrit odkrył, że jest dziedzicem Skandarmita, to miałam gęsią skórkę. A jak wyruszył na samotną wyprawę i spotkał swego wroga? Czy ktoś oprócz nich czyta te książki? Muszę się dowiedzieć, co będzie dalej, ale ostatni tom serii zaginął. O nie! Rety, to okropna wiadomość. Ale wiesz, właśnie jest szał na nową serię doroślackiej SF. Mogłabyś sobie poczytać Szkołę Trebulonów. Nie lubię science fiction. Muszę wiedzieć, co się stało z Yttrit. Nie wiesz, kto wypożyczył ten tom? 2 miesiące temu, kiedy pisałam streszczenie dla gimnazjalisty o dziecku, które jeździło koleją, widziałam jednego podejrzanego dzieciaka w dziale młodzieżowym, tuż obok książek o smoczym jeźdźcy. Miał czerwony plecak typu skorupa żółwia. Pewnie on zwinął ostatni tom. Pierwsza poszlaka! Teraz musimy tylko znaleźć plecak, odzyskać książkę i dać Kelsey emocjonujące zakończenie, o którym marzy. Emocjonujący finał dla Kelsey. Patrzę przez moją tajną lornetkę. Czerwony plecak, skorupa żółwia. Czerwona skorupa żółwia? Czerwona skorupa żółwia! Co? O nie, jest tylko czerwony. Hej. To znaczy, ja... A co ty tutaj w ogóle robisz? Nie wiesz, że ta łąka jest tylko dla koni? Ja szukam plecaka typu skorupa żółwia. Skorupa żółwia? Fuj! Żółwie są złe! Konie są zacne! Kocham konie! Melisa! Konie nigdy nie krzyczą! To nie jest żadna skorupa żółwia, tylko francuska sakwa do siodła. Tata kupił ją od konia o imieniu Croissant. Nie czytacie może książek o smoczym jeźdźcy? To są książki dla domatorskich dzieci, Craig. Zapamiętaj, k, on i e, czyli konie. Nas interesują konie. Myślisz, że czemujemy kostki cukru, galopujemy po łące? I skaczemy. Świerzbi mnie kopyto, świerzbi mnie kopyto, nie wytrzymam. Więc tak się zakończy historia Craiga. Trzymać konie! Craig, wszystko okej? Okay? To własność biblioteczna, a nie tarcza. Kelsey! Mani! Mam cię podrzucić na jakąś walkę? Nie. Dziś poszukuję książki ukrytej w czerwonym plecaku typu skorupa żółwia. Wydaje mi się, że jeden dzieciak ninja ma właśnie taki plecak. Ninja mają bazę blisko wodospadu. Wielkie dzięki! Trzymaj! Masz jabłko w ramach podzięki.